Michał, piękne imię, oznacza w tłumaczeniu naszym, któż jak Bóg. I zawsze powtarzaj sobie, Dario, któż jak Michał. Daria, co oznacza? Łaska. Łaska, a więc ty masz szczęście, Michale, że Pan Bóg ciebie obdarzył taką łaską. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Wielkie brawa dla nich! Tak pięknie zatańczyli, że aż tutaj choreografia pospadała z sufitu. Czasami mi mówią, Michale, że ksiądz jest tylko przy ołtarzu, to nie wiesz. Ksiądz jest poza ołtarzem też księdzem, a ty nie jesteś tylko w kościele mężem czy w domu, będziesz i w delegacji też mężem. Jak kiedykolwiek teraz pojedziesz, to zawsze przypomnij sobie, że na mnie czeka Daria. Panie, dziękujemy bardzo za przybycie. Wam bardzo, bardzo fajnej, długiej zabawy. No i co, bawmy się, bawmy się. Ja, Michał, biorę Ciebie, Dario, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości.